W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przygotować takie piękne, urocze cake popsy o smaku pistacjowym. Są naprawdę intensywnie naładowane pistacją, ponieważ mamy tutaj ciasto pistacjowe, pastę pistacjową oraz siekane pistacje. Jest to po prostu przepyszne połączenie. Całość jest bardzo wilgotna. Dodatkowo wykonałam tutaj też dekorację w postaci wydruku cukrowego, z którym troszeczkę się polubiłam i zaczynam już sama pracować, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak przygotować takie słodziaki, zapraszam do oglądania. Najpierw zaczynamy od przygotowania ciasta. Wszystkie składniki na ciasto, oprócz mąki i proszku do pieczenia, mieszamy ze sobą w misce. Dokładną listę składników oraz gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. Kiedy mokre składniki mamy już wymieszane, dodaję mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, całość przesiewam i mieszam z resztą składników za pomocą rózgi kuchennej do uzyskania jednolitej masy. Ciasto przelewam do rantu zabezpieczonego od spodu papierem do pieczenia, z góry delikatnie wyrównuję i piekę do tak zwanego suchego patyka na funkcji góra-dół w 150 stopniach przez 40 do 60 minut, w zależności od tego, jak piecze nasz piekarnik. Po upieczeniu, kiedy ciasto będzie już wystudzone, kruszymy je do malaksera. Wcześniej posiekałam też pistacje i całość dokładnie miksuję tak, żeby uzyskać właśnie taką jednolitą strukturę dobrze pokruszonego ciasta. Dodaję pozostałe składniki i całość zagniatam na jednolite plastyczne ciasto. Ono nie ma być ani zbyt klejące, takie przyklejające się do palców, ani zbyt kruche, które ciągle pod wpływem nacisku dłoni się po prostu kruszy. Ono ma się fajnie uplastycznić, tak żeby łatwo formowało nam się później kulki. Z dobrze ulepionego ciasta dzielę sobie kawałki o wadze od 25 do 28 gramów i z każdego takiego kawałka formuję kulę. Następnie układam je sobie na blacie, możemy też od razu na desce wyłożonej papierem do pieczenia i w ten sposób będziemy mieli już przygotowaną bazę do naszych cake popsów. Kulki układam na desce wyłożonej papierem do pieczenia, w każdą wbijam wykałaczkę zanurzoną wcześniej na około 1 cm w białej czekoladzie, następnie wstawiam do zamrażarki na około pół godziny do maksymalnie godziny, chodzi o to, żeby całość dobrze się trzymała i żeby taka schłodzona później łatwo oblewała się czekoladą. Następną część pistacji mielę sobie dosyć drobno, ale nie na zupełny pył, chcę, żeby te kawałki były wyczuwalne. Białą czekoladę zabarwiłam sobie barwnikiem naturalnym z Food Colors, następnie każdą kulkę po kolei maczam właśnie w tej białej czekoladzie, doklejam wydruk cukrowy wcześniej przyklejony na masę cukrową i wysuszony, od góry na świeżą polewę posypuję posiekane pistacje i w ten sposób moje cake popsy układam z powrotem na desce i wkładam do lodówki. Wszystko dobrze się klei w momencie, kiedy czekolada jeszcze nie zdąży zastygnąć, więc musimy tutaj działać dosyć sprawnie. I jeżeli mamy suchą lodówkę, czyli taką, która nie będzie nam dawała wilgoci, to możemy spokojnie taki wydruk cukrowy też przykleić i nic tu się tutaj absolutnie nie wydarzy. I tak oto prezentują się gotowe cake popsy. U nas imprezka była w stylu safari, więc wybrałam właśnie takie wydruki i zabarwiłam czekoladę na zielono, żeby też całościowo komponowała się dobrze i było spójnie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to kliknijcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego. Do zobaczenia w kolejnych filmach.